Cześć! Chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia prostej rzeczy, smacznej, niedrogiej i bardzo sycącej, czyli do zrobienia zupy gołąbkowej. Zupa gołąbkowa to jest potrawa dla fanów gołąbków, którzy nienawidzą zawijać albo którzy lubią zawijać, ale nie mają na to czasu. I jak wiadomo, potrzeba matką wynalazków i już wymyślono zapiekankę gołąbkową, którą macie na moim kanale. Wymyślono gołąbki bez zawijania, ja mam z młodej kapusty, też są na moim kanale. A teraz słuchajcie, jest takie coś jak zupa gołąbkowa. Moim zdaniem to jest bardzo fajna, pożywna, zimowa zupka. Gołąbkowa to się nazywa, no bo ma ten smak gołąbków, ale oprócz tego to jest pierwsze, drugie danie na dwa dni dla całej rodziny, zupełnie niedrogo, czyli coś, co dzisiaj bardzo potrzebujemy. I też na taką pogodę, nie za piękną, taką zupkę naprawdę z przyjemnością się zje i naprawdę warto ugotować w takim dużym garnku. To jeszcze nie jest mój największy garnek, też nie jest mój najpiękniejszy garnek. Ale warto ugotować w takim większym garnku, bo ona zyskuje. Na drugi dzień ona wręcz zyskuje na smaku. I do zrobienia zupy gołąbkowej potrzebujemy około 0,5 kg mięsa mielonego. Ja tutaj mam zmieloną łopatkę. To nie jest takie mięso marketowe, mi zmieliła tutaj pani w moim sklepiku wiejskim. I coś takiego Wam polecam, albo jak możecie sami zmielić, ale no jak jest w jakiejś dobrej promce w markecie, a wiecie, że jest niezłe, to dlaczego nie? Tutaj też mam poszatkowane pół główki niedużej kapusty, zwykłej białej kapusty. Ja to poszatkowałam moim mikserem, ale to też można na szatkownicy, można to też ręcznie, jakie macie możliwości. Tutaj jest troszkę pokrojonej cebulki, tak moim zdaniem z półtorej, i jedna starta marchewka. I do tej zupy można dać w ogóle tylko starte marchewki, ale ja sobie je lubię czasami wkroić, żeby jeszcze można było coś tam gryźć. Tutaj jest gdzieś tak 3/4 szklanki ryżu, ale nie wiem, czy całą zużyję, bo też nie o to chodzi, żeby to była zapiekanka gołąbkowa albo nie wiem co gołąbkowe, budyń gołąbkowy, tylko żeby to była zupa, czyli z tym ryżem trzeba uważać. Potrzebujemy też troszkę czegoś, żeby nam dodało smaku zupnego, czyli ja tutaj mam pietruchę, seler. Tak jak mówię, marchewka może być starta, marchewka może być pokrojona, mam troszeczkę czosnku. I jeszcze trochę pomidorów, jeżeli macie, a jeżeli nie, to wystarczy też sam przecier pomidorowy. I przyprawiamy, ja jak zwykle, papryka wędzona. Ona bardzo pasuje do takiej zupy, ale też może być zwykła słodka papryka. I sól i pieprz. I to w sumie to wszystko. Jak macie coś zielonego typu pietruszka, koperek nie, ale typu pietruszka też można potem dodać, bo to po prostu ładniej wygląda. Ja oczywiście nie miałam. Aha, i troszkę oleju do smażenia. Takie do początku. No i zaczynamy. Zaczynamy od tego, że wlewamy do rozgrzanego garnka trochę oleju, tak bym powiedziała, ze dwie łyżki. I wrzucamy mięsko. Ja od razu do mięsa wrzucam tą cebulkę z marchewką, żeby mięso nabrało smaku. Ono się może przykleić trochę do garnka, to nie ma znaczenia. I tak jak podlejemy wodą, to potem będzie dobre. Od razu, żeby był smak, żeby podsmażyć te składniki, to dodaję soli. Na taki garnek, no to tak półtorej łyżeczki to jest mało moim zdaniem, ale na razie tyle daję, żeby nie przesolić. Wtedy ładnie mięsko też się poddusza i ładnie puszcza wodę. Pieprzu, no fajnie, żeby ona była dobrze przyprawiona. Papryki wędzonej albo zwykłej, albo żadnej. I niech się tutaj chwilkę to dusi bez przykrycia. A w tym czasie jeszcze pokroję tutaj te warzywka, które mam, żeby też się razem poddusiły. Jak ktoś nie lubi selera, to nie musi dawać, ale ja uważam, że seler dodaje fajnego takiego zupnego smaku. Można też te wszystkie warzywa po prostu zetrzeć, jak ścieramy, jak szatkujemy na przykład maszyną kapustkę, to można zetrzeć. Wtedy ta zupa będzie taka bardziej, no taka starta. Ale ja sobie czasami lubię pogryźć coś, żeby to coś pływało, więc ja kroję. Jak uważacie? I po prostu jak skroicie, to od razu wrzucajcie. Nie ma na co czekać.
Tutaj mam pietruchę. No jak się ma małe dzieci, które tam wybrzydzają, to wiadomo, że to trzeba zetrzeć, nie? Ja się troszkę do tej zupy przygotowałam, to znaczy poszatkowałam już kapustę, obrałam już warzywa, starłam część marchewki i pokroiłam cebulkę, ale ogólnie i tak uważam, że bardzo szybko się ją przygotowuje. Szczególnie, że naprawdę ją się robi na 2 dni, więc drugiego dnia macie w ogóle wolne. A jest zimą naprawdę bardzo pożywna i dokładnie ze składników, z których się robi gołąbki, tylko zrobiona jest w inny sposób. Nie patrzcie się, jak kroję marchewkę, całe życie tak robię, że wkrawam od razu do zupy. Dobra. Jak już doszło troszkę warzywek, to jeszcze i dalej niech to się już tak pachnie właśnie. Jeszcze nie gołąbkami, ale takim, no zupnie. Aha, no i część przepisów jest, że się zalewa rosołem albo bulionem tą zupę. Moim zdaniem zupełnie bez sensu, to jest 0,5 kg mięsa i masę warzyw, no już bez przesady, żeby jeszcze do tego gotować bulion, albo nie daj Boże dawać ten bulion żółciutki, prawda, wiecie jaki, to co pani Gessler rzuca w kuchniach, wyrzuca przez okna i mówi, że nie wolno takich rzeczy robić. Też uważam, że przy takich dobrych składnikach to nie warto. To naprawdę nabierze smaku. Jak nie pierwszego, to drugiego dnia. A ekojarzynkę, no właśnie, Wojtek mi przypomniał. Jak chcecie zrobić jeszcze szybciej zupę, to ja mam przepis na kanale już długo i to był hit w tym roku. Nie zrobiłam, bo w tym roku jakby mniej gotuję dla rodziny. Będzie tutaj gdzieś przepis? Będzie tutaj przepis na ekojarzynkę, czyli ścieracie masę warzyw, do tego mieszacie to z solą i z różnymi innymi przyprawami, pakujecie w słoiki i taką zupę to robicie już wtedy faktycznie w 15 minut. No, to jest dopiero szał. Taką czy będziemy jeszcze robić za chwilę, bo dzisiaj mamy festiwal zup, tak? Zupowy Love. Będziemy jeszcze robić pieczarkową, będziemy jeszcze robić kapuśniak i będziemy robić jeszcze zimową jarzynową z mrożonki, więc naprawdę mając taką jarzynkę zrobioną, ekojarzynkę gotową, to jesteście w stanie naprawdę zrobić bardzo szybko zupkę. Dobra, no i to się tutaj ładnie nam dusi. Jeszcze można dodać przeciśnięty czosnek. Słuchajcie, mi to i tak idzie wolno dzisiaj, bo jeszcze do Was gadam. Ale ogólnie to się robi dużo, dużo szybciej. A jeszcze jak ktoś ma albo pomocnika, który mu zetrze, albo jakiś fajny mikser, to idzie w ogóle błyskawicznie. Najtrudniejszy moment moim zdaniem to jest poszatkowanie kapusty. A jeszcze co Wam mogę opowiedzieć takiego, to ja kupiłam całą kapustę. I jak już kupicie całą kapustę i wyciągacie jakąś tam szatkownicę, czy nie wiem, czy maszynę, czy coś, to poszatkujcie ją sobie od razu całą, bo to jest zupełnie bez sensu tam kombinować po połowie. I tą drugą połówkę zapakujcie w jakieś pudełko, albo od razu zróbcie, za chwilę będę też nagrywać, od razu zróbcie sobie kapustę, taką surówkę z kapusty do obiadu, która im dłużej stoi, też jest tym lepsza, bo ona tak troszeczkę przechodzi tymi wszystkimi warzywami, robi się miękka, znaczy przyprawami, robi się miękka, nawet troszkę jakby się kisiła, więc dobrze jest zrobić też od razu tą surówkę do obiadu, czyli 2 dni jecie zupę, a potem macie 2 dni surówkę na obiad. Moim zdaniem bomba. Tanio, ekologicznie, zdrowo, szybko. Zresztą podobno nigdzie nie ma tyle przepisów na kapustę, co w Polsce. Wcale nie jesteśmy buraczanym krajem, tylko kapuścianym krajem. Ponoć u nas to jest wyjątkowo. Dobra. Ja tutaj mam tak ze 4 małe ząbki czosnku mniej więcej. Można dać więcej, spokojnie. Ale ten mój jest taki chyba dość mocny. I tak dość ładnie pachnie. Te kawałki też dam, one się rozgotują. Tak, Polska moim zdaniem, teraz jak tak patrzę na kuchnię międzynarodową, to moim zdaniem Polska stoi kapustą i kiełbasą. Bo to naprawdę mamy niezłe i mamy bardzo duży wybór. Albo czym stoi? Napiszcie. Ziemniakami stoi Holandia bardzo. Cebulą? No co z cebuli? Nawet zupy cebulowej nie mamy. No jeszcze jedyne co, to z buraków potrafimy sporo, ale wydaje mi się, że Ukraińcy potrafią więcej z buraków. Dobra, zagadałam się i Wam nie powiedziałam. Dorzucam tą kapustę.
Tutaj jest tak mniej więcej, się wydaje, że jest bardzo dużo, ale ona się zaraz zmniejszy. Tutaj jest tak mniej więcej pół małej główki poszatkowane. Z tych proporcji, które ja Wam podaję, to moim zdaniem wyjdzie Wam obiad na taką rodzinę gdzieś około czteroosobową na 2 dni. Może nie jakąś tam pracującą na budowie, ale zupa jest wspaniała, bo jest podzielna, nie? Przyjdzie jakiś sąsiad na szybko, trzeba mu też nalać talerz. Trochę się wody doleje, soli, pieprzu i też będzie git, nie? Dobra. To też musimy poddusić, żeby nabrało smaku. I zaraz będziemy dolewać wodę, przeciery pomidorowe, trochę jeszcze doprawimy, przykryjemy, dosypiemy ryżu, przykryjemy pokrywką i będziemy na wolnym ogniu gotować tak 15-20 minut. To teraz dosypujemy ryżu, czy ryż. Ja nie będę na razie dawać przecierów. A wiecie dlaczego? Bo przecier jest kwaśny, a tutaj jeszcze ryż się musi ugotować i jeszcze te warzywa pokrojone się muszą ugotować, więc przecier dodam na końcu. Słuchajcie, tutaj jest tak ze 150 gramów ryżu, 150-200 gramów ryżu mniej więcej, 2/3 szklanki. Musicie to tak trochę wyczuć też, żeby tego ryżu nie było, lepiej dać ryżu mniej niż więcej. To od razu Wam mówię, żeby to nie wyszło, wiecie, jak w tym, jak gotował makaron w Nie lubię poniedziałków, nie? Że po prostu wyjdzie nam tak gęste, że będziemy musiały dolewać. To nie. Dobra, czyli dosypujemy ryżu, dolewamy wody. Jak ktoś koniecznie chce bulionu, to też może. Dobra. Można trochę więcej tej wody, ale na razie niech się tak zagotuje. Wody będzie na pewno więcej jeszcze. To będzie cały gar tego, bo to jeszcze ryż się nie rozgotował. I przykrywamy pokrywką i gotujemy co najmniej 15 minut, tak 15-20 minut na nie bardzo dużym ogniu, żeby nam się nie przypaliło. Zupka nam się już ugotowała, tej wody nie tak dużo, bo ona ma być gęsta, pachnie już naprawdę tym, gołąbkami, nie? Pachnie gołąbkami. Wojtek pokiwał głową zamiast powiedzieć tak. Dobra, dodaję tak z pół puszki pomidorów krojonych, jak macie całą, to możecie dodać całą. Ale ja dodaję pół, bo tyle miałam. Dodaję jeszcze takiego przecieru pomidorowego, tego gęstszego. Tak moim zdaniem z 2 łyżeczki. Bo to ma być ten smak pomidorowy dość mocno. Można też dodać jakiegoś soku pomidorowego, jak macie. No tak jak dodajecie do gołąbków, każdy ma swój pomysł na gołąbki, nie? No i ja dolewam trochę wody, bo ona jest nadal za gęsta. Ale ma być gęsta. Chwilkę z tymi przecierami niech się pogotuje. Moim zdaniem jest jeszcze za mało pomidorowa. Pomidory niby krojone, ale widzę, że takie kawałki spore, ale to się rozgotuje. Dobra, dodałam prawie pół słoiczka przecieru, dodam więcej. Bo uważam, że powinna być bardziej pomidorowa. I zaraz będziemy próbować na smak. Drugiego dnia ona będzie gęstsza, bo wiadomo, że ryż w zupie to się robi taki gęsty. Więc drugiego dnia może będzie trzeba ją troszeczkę rozrzedzić. Zobaczcie, jaki mamy gar zupy. Jeszcze troszkę dam wody. I to się musi zagotować. No bo wiadomo, woda nie przygotowana, nie? To się musi zagotować i potem będziemy próbować na smak. Jeszcze będziemy przyprawiać. No i zupka nam się już zagotowała. Tutaj mamy, ja bym jeszcze dała więcej przecieru, no ale żeby nam nie wyszła pomidorowa, to na razie nie daję. Może potem sobie poza kamerą dodam. Wygląda, zobaczcie, tak, jest dosyć gęsta. Znaczy jest bardzo gęsta, nie dosyć gęsta. Próbowałam ją trochę, no to jeszcze uważam, że trzeba dać soli i pieprzu. I ona się jeszcze przegryzie, więc może jeszcze będzie trzeba coś dodawać. No ale to jest masę warzyw i mięsa, więc to wymaga przypraw. Pieprz uważam tak od serca. No i też dodajcie to, czego normalnie dodajecie do gołąbków. Nie wiem, tam gdzieś czytałam, że majeranek. Ja nie dodaję do gołąbków majeranku, ale gdzieś tam czytałam, że majeranek dodają. Gdzieś tam ktoś dodaje bardzo dużo czerwonej papryki, więc co lubicie dodawać do gołąbków, to dodajecie do tej zupki. No, zupa, że łyżka stoi, nie? No, prawie, chochelka. Moim zdaniem bombowa. Bardzo dobra. No dobrze, no to słuchajcie, bardzo polecam zupkę
gołąbkową. Ona się co prawda nazywa gołąbkowa, no ale tak naprawdę to jest taki kapuśniak na kapuście zimowej z mięsem mielonym i ryżem. Naprawdę warto, bo jest stosunkowo niedroga, jest bardzo smaczna, jest bardzo pożywna, szybko się robi, świetnie odgrzewa, same superlatywy. To na razie, cześć, pa!